Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota na tydzień od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Oczywiście na wszystkie znaki zodiaku. Dzisiaj będę używała talii tarota Apokalipsis i talii Życie z Aniołami. Przesłanie anielskie popatrzymy tę talią. Dodatkowo będę używała wyroczni, magiczne syreny i delfiny. Będzie to karta losowana do każdego znaku zodiaku po kolei. Ok. No dobrze. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Jakie przesłanie, jakie wskazówki mają dla nas aniołowie na ten czas? Pewność. Super. Miejmy pewność, kochani, że dzieją się dla nas dobre rzeczy, że idziemy właściwą drogą. Już czytam znaczenie tej karty. Ok. Jest tylko jedno źródło pewności. Moc Bożej miłości. Bądźmy pewni wsparcia ze strony naszych aniołów i oddajmy im, jak cenny dar, wszelką niepewność i wahanie. Nie oglądajmy się do tyłu. To, co było w przeszłości, należy do przeszłości. Tu i teraz, z mocą Bożej pewności, jest naszą rzeczywistością. Wahania i wątpliwości zbyt często nie pozwalają nam na dotarcie do celu. Kiedy wątpimy, tracimy wiarę w sens działania. Nasze anioły proszą nas, abyśmy przestali choć na chwilę posługiwać się logiką. Tyle razy przekonaliśmy się w swoim życiu, że to, co wydaje się pewne, w jednej chwili ulega zmianie. Pozwólmy, aby logika została zastąpiona uczuciem. Bóg stworzył człowieka przez miłość do niego. Jedynym źródłem pewności jest miłość, więc wszystko, co robimy, róbmy z miłością. Pozostawmy Bogu i aniołom troskę i pozwólmy im działać. Bądźmy pewni, że ludzie, sytuacje, które się pojawiają w naszym życiu, są dla nas najlepszym doświadczeniem. Pamiętajmy, że celem Bożego planu jest zawsze miłość. Choć możemy w to wątpić, tak jest naprawdę. Afirmacja na ten tydzień. Wahanie oddajemy Bogu i aniołom. Pewność jest naszą drogą. Wspaniała energia na ten tydzień. Wspaniała. Myślę, że wielu z nas ta energia anielska może dodać odwagi w tym tygodniu i też wesprzeć, po prostu wesprzeć, zwłaszcza te osoby, które mają jakieś dylematy, które nie są pewne, czy idą właściwą drogą. Tu aniołowie w tym tygodniu będą pod tym kątem nam pomagać i będą dawać nam tę pewność, jeśli tylko będziemy chcieli ją przyjąć, prawda? Ok, kochani, to zaczynamy. Zaczynamy od strzelców. Drogie strzelce, które mają urodziny w tym tygodniu, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia. Spełniajcie swoje marzenia. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam mocno i niech ten kolejny rok dla was będzie dużo lepszy niż poprzedni. Ok, a dla wszystkich strzelców, co tutaj się pokaże? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych strzelców na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku? Co dla strzelców? 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Paś mieczy, trójka mieczy i czwórka denarów, rada, dziewiątka kielichów.
i z przełożenia karta świata. Jaką macie kartę anielską? Oj, nie kartę anielską, tylko kartę magiczne syreny i delfiny. Karta z magicznej talii dla strzelców. Podejmij decyzję. Czujesz się spętany, niepewny? Posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. O proszę. Dobrze, będziemy to patrzeć na to już w całości. Przede wszystkim może tutaj pokazuje się taka sytuacja, że w tym tygodniu mogą pojawić się jakieś informacje, które na początku możecie odebrać jako jakieś takie krzywdzące albo no, nie do końca wam się podobające, że tak powiem. Ale czwórka denarów na końcu mówi, że bardzo szybko ogarniecie temat, że bardzo szybko uda wam się też zabezpieczyć przed jakimiś czyimiś słowami, bo to w paziu mieczowym to może być nawet ktoś po prostu może coś powiedzieć. Czasami tak jest, że ktoś paź mieczy po prostu ma niewyparzony język. Może coś chlapnąć, jak to się mówi. I możecie poczuć się trochę takie właśnie zranione, prawda? I być może waszą decyzją w tym tygodniu, bo tutaj podejmij decyzję, prawda? Jeśli czujesz się spętany, niepewny, posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. Być może wobec kogoś trzeba będzie troszeczkę się, jak to się mówi, zamknąć. Troszeczkę się ograniczyć, bo czwórka denarów to jest myślenie o sobie. Mówi się o tej karcie, że to jest karta skąpca, ale ona po prostu sugeruje, że lepiej swoje zasoby, czyli swoje poczucie zadowolenia, swoje szczęście, swój święty spokój, swoje zdrowie, prawda, zabezpieczyć po prostu. I nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek tutaj sobie pozwalał, prawda? Więc czy to będzie w pracy, czy to będzie w domu, czy towarzysko, jakaś taka sytuacja może się zdarzyć. I przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyście się wy zabezpieczali. I jak to zrobić, prawda? Tu jest karta rada, 9 kielichów. 9 kielichów mówi o tym, że tutaj zabezpiecz się, i dzięki temu poczujesz, że to po prostu spłynie po tobie jak po karce tak naprawdę. Dziewiątka kielichów też radzi, żeby zobaczyć też pozytywne strony tej sprawy, bo to jest karta zadowolenia. Więc zobacz też w tym wszystkim pozytywne strony. Może się okazać, że być może ktoś przez tego typu zachowanie wyjawi jakąś tajemnicę albo okaże się, jakim jest człowiekiem. Będziecie, otworzy się po prostu gdzieś tam i przez to będziecie już wiedzieć, z kim macie do czynienia. Więc też z tego mogą przyjść jakieś korzyści. Możecie właśnie wtedy mieć już pewność co do jakiejś sytuacji. Karta z przełożenia jest karta świata, więc coś tutaj zatoczy koło, prawda? Coś tutaj się po prostu będziecie już dokładnie wiedzieć, co jest grane. Będziecie mieć wszystkie aspekty pokazane jak na tace. I dlatego tym bardziej tutaj lepiej się z tego cieszyć, niż popadać w jakieś takie myślenie, że o, coś tam się stało, prawda? Tu trzeba myśleć o sobie i stać twardo na nogach. To jest też bardzo ważna rzecz. Więc ta decyzja może być o tyle istotna dla was, że być może zmienicie wektor, na przykład myślenia, że coś wam się dzieje, na takiej zasadzie, o, już teraz wiem, o co chodzi. I nie musicie wcale przyjmować tego, co ktoś do was mówi. To też jest ważna rzecz, bo ludzie mówią różne rzeczy. Można się po prostu z tym nie utożsamiać i powiedzieć, dobrze, mów sobie, oddaję ci to wszystko, jak gorącego kartofla, który rzuciłeś, prawda? Oddaję ci to wszystko, zabieraj tą energię ze sobą. Jestem bezpieczny, prawda? I zamierzam się dobrze czuć. I nikt mi w tym nie przeszkodzi. Zamykam temat. I to może być twoja decyzja. Drogie strzelce, pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam dużo szczęścia w tym tygodniu i żebyście przede wszystkim czuły to wspaniałe zadowolenie z życia w tym tygodniu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Koziorożce. Co dla naszych
wspaniałych koziołków. Jakie energie, jakie potencjały dla Was na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Nasze kochane koziołki, co dla Was? Koziorożce. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Trójka buław, cesarz i dwójka denarów, rada, głupiec. I z przełożenia królowa buław. Teraz zobaczymy, co macie od magicznej talii. Jakie przesłanie dla Was z magicznej talii. Przesłanie dla koziorożców. Uwolnij się, podejmij ryzyko i doświadczenia jako drogę do wzrostu i nauki. O proszę, jaki wyskok, piękna energia. No dobra, kochani, przede wszystkim zapowiada się, drogie koziołki, piękny tydzień. Będziecie wchodzić w ten tydzień albo właśnie z taką energią, jak królowa buław ma, czyli zdecydowana, aktywna energia, ekspansywna, taka, która chce to życie złapać po prostu i cieszyć się, korzystać z niego jak najbardziej. To jest taka energia. Może to być też jakaś konkretna osoba, która będzie Was tak właśnie w taki sposób zagrzewać do walki, znaczy do walki, do życia po prostu. Może to być ktoś taki koło Was właśnie spod znaków, chciałam powiedzieć słonecznych, ognistych, czyli baran, lew albo strzelec. Tego typu też to może być jakaś konkretna osoba, która w tym tygodniu będzie dla Was ważna. Ale przede wszystkim jest to energia, która mówi o tym, że będziecie mieć tę siłę, będziecie mieć chęć po prostu do działania. I to jest tutaj ważna rzecz. Dodatkowo, co w tygodniu się będzie działo? Trójka buław, cesarz i dwa denary. Bardzo dobre karty. Przede wszystkim widać, że w tym tygodniu będziecie naprawdę potrafiły postawić na swoim. Będziecie działać według własnych zasad. Nikt Wam tutaj przeszkadzać nie będzie. Będą jakieś, znaczy mogą być jakieś takie bardzo ciekawe sytuacje, w których otrzymacie to, na co liczyliście, bo jest trójka buław przy cesarzu, to jest takie właśnie spełnienie, to jest człowiek się po prostu doczekał tego, o czym myślał, to, na co pracował i tak dalej. Więc jak najbardziej też tutaj to może wskazywać i to daje poczucie równowagi. Tutaj być może trzeba będzie się postarać, być może trzeba będzie jakoś działać, może łączyć jakieś dwa aspekty, na przykład pracę zawodową z jakąś swoją pasją albo pracę zawodową z relacją jakąś, tak żeby to wszystko pogodzić. I mam takie poczucie, tak jakby tutaj coś się tak jakby dopięło, jakby Wasza jakaś sytuacja zakręciła trochę tak jakby koło, bo w trójce buław jest jednak już też taki moment, no jest tutaj moment cierpliwości, czekania, ale też z myślą właśnie, że się człowiek właśnie doczeka. I tutaj ja to widzę, tak to czuję, że tak właśnie będzie. Stąd ważną rzeczą jest, żeby w momencie, gdy już jakiś temat się dopnie, to żeby już myśleć o nowym projekcie, nowej sytuacji, nowych rzeczach. Tym, co dalej, prawda? I radą jest karta głupca, więc tu przede wszystkim ważną rzeczą będzie, czy no, jeśli będziecie kończyć jakiś etap czy coś, to wtedy wchodzić w nową sytuację, w nowe projekty, wchodzić na nową drogę. Ale ogólnie karta głupca też radzi, żeby być, właśnie podchodzić do życia w taki dosyć lekki sposób, na takiej zasadzie, że się uda, a nie, że się nie uda, prawda? Pamiętajmy tutaj, że macie kartę uwolnienia, więc to
podjęcie jakiegoś ryzyka, właśnie bycia wolnym, bo kupiec jest wolny. On najczęściej na kartach tarota jest pokazany jako ten, który idzie z węzełkiem na patyku, po prostu jest wolny, jest szczęśliwy. Niczego tak jakby nie potrzebuje, niczego nie oczekuje, znaczy nie oczekuje niczego złego, prawda? Więc tu to uwolnienie też może być. To jest takie poczucie takiej lekkości. To jest taki moment, w którym człowieka przepełnia entuzjazm i możliwość kreacji wszystkiego. Więc ten tydzień taki może być. Pamiętajcie też, że jest energia pewności od aniołów w tym tygodniu, więc też jeżeli macie jakieś plany, cele, to warto je w tym tygodniu realizować właśnie dlatego, że świat duchowy będzie sprzyjać, będzie dawał tę pewność. Jeżeli macie jakieś niepewności, to tak jak była mowa, tutaj wróćcie sobie do czytania anielskiego, była mowa, oddajmy wszelkie niepewności aniołom i Bogu, prawda? A bądźmy pewni, że wszystko dobrze się stanie, więc tutaj u was też tak będzie. Pamiętajcie, żeby być bardzo konkretnymi i dokładnie wiedzieć, czego chcecie w tym tygodniu, bo to jest podstawa. To jest podstawa, żeby wiedzieć, czego się chce. Wtedy ta równowaga tutaj będzie miała szansę zaistnieć i wtedy też będziecie mogli planować kolejne rzeczy i uwolnić się też od jakiejś sytuacji. Być może czegoś, co się długo, długo ciągnęło, ale dzięki waszej wytrwałości w tym tygodniu jest szansa, żeby to dopiąć. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Wodniki. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Proszę, macie Pandorę. Paść kielichów i 10 denarów. Rada, czwórka mieczy i 8 buław z przełożenia. Ależ macie przyspieszenie. Zobaczymy jeszcze, jaką macie kartę z magicznej talii. Co dla wodników? Co dla wodników? Wybacz sobie, odrzuć stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Ale piękna karta. I to jest, to się tutaj łączy tutaj z czwórką mieczy, bo się zastanawiałam, co tutaj ta czwórka mieczy, a to jest to. To jest właśnie, bo to jest możliwość uzdrowienia siebie. To jest właśnie takie powiedzenie, wybacz mi. Tak jakby powiedzieć sobie do lustra, wybacz mi. Takie wybaczenie sobie. Może osoby, które czują potrzebę wybaczenia sobie lub wybaczenia innym, dobrze, żeby sobie na przykład porobiły w tym tygodniu, mówię tutaj do wodników, popracowały metodą Ho'oponopono, prawda? Więc bardzo, bardzo pięknie się tutaj pokazało. A dlaczego? Dlaczego tutaj to się pokazało? Dlatego, że wy, kochani, macie teraz energetyczne, totalne przyspieszenie. Po prostu fuks za fuksem. 8 buław z przełożenia. Kierunek oznaczony. Wy dokładnie wiecie, czego chcecie. Sprawy idą w stronę konkretnego celu. Też życie wam sprzyja. Możecie mieć tę pewność tutaj, o której mówią aniołowie, że wszystko idzie dobrze u was. Też tutaj wiele informacji, wiadomości, jak to mówię, hormony, telefony, prawda? Tutaj się dzieją, więc dużo, dużo tutaj dobrego dla wodników w tym tygodniu się dzieje. A jeszcze do tego macie wspaniałą Pandorę, która w tej talii jest taką dodatkową kartą. I
Ona po prostu mówi, że uda się osiągnąć bardzo wiele. Jest to bardzo szczęśliwa karta. Ona mówi też, że można zrobić właśnie w tym czasie duży krok do przodu. To też ta karta mówi o tym, że warto odblokować w sobie wszelkie ukryte talenty i możliwości. Takie też uświadamia nam, że nie mamy tak naprawdę w sobie żadnych takich ograniczeń, prawda? Przynosi nam dary i wyzwania. Kochani, też warto jest nie tracić celu z oczu, bo tutaj to, co tutaj ósemka Buław mówiła, tutaj trzeba się skoncentrować i wykazać się silną wolą, a uda się wtedy wszystko osiągnąć, właśnie osiągnąć ten sukces. Bardzo, bardzo dobra karta. I tu właśnie też ważną, że to tutaj co mówiłam, zobacz, że nie masz żadnych ograniczeń. To też jest tu w tym, odrzuć stare poczucie winy, pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. To też jest ważna rzecz. Warto o tym, naprawdę warto o tym pamiętać. Czas, to może być też tydzień niespodzianek, bo Paś Kielichów tutaj się pokazał, więc Paś Kielichów jest tą kartą niespodzianek, takich zaproszeń, nowych wiadomości, takich uśmiechów losu, darów od losu. Do tego macie 10 denarów, więc tutaj też energia płynąca, taka materialna, mogą być jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś prezenty od losu i tak dalej, bo tutaj no, przy Paziu 10 denarów to może być jak najbardziej jakiś prezent, dar, czy jakieś dodatkowe pieniądze, może jakaś premia, może coś. Bardzo takie dobre energie. Dodatkowo 10 denarów też mówi o dobrym kontakcie w rodzinie, takim panującej takiej zgodzie. Dla niektórych też na przykład w pracy, bo 10 denarów też czasami pokazuje taką grupę w pracy osób, które się razem trzymają. Więc też to tutaj dodatkowo może być. Ale macie piękne karty. Pamiętajcie tylko, że radą do tego wszystkiego jest czwórka mieczy, która mówi o tym, że trzeba tak jakby trochę odnowić siebie poprzez jakieś, że musi nastąpić jakieś uzdrowienie. A żeby coś uzdrowić, to tu z magicznej talii wyszło, że trzeba wybaczyć sobie. Być może też komuś innemu, ale przede wszystkim właśnie powiedzieć to, poczuć to z serca, puścić coś. Tutaj coś wymaga uzdrowienia. Pozwólcie sobie na to. To jest ten tydzień. Dzięki temu będziecie mieć taką niesamowitą pewność, że wszystko idzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, kochane wodniki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Rybki. Kochane ryby, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały, drogie ryby. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Co dla naszych kochanych ryb? Jakie energie, jakie potencjały, drogie rybki, dla Was? Ryby, 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Rycerz mieczy, 10 buław, kapłan rada, karta śmierci, 8 buław z przełożenia. A co macie z magicznej talii? A z magicznej talii dla ryb na ten tydzień? Przyjmij pomoc nieba. Modliłeś się o pomoc, więc zejdź z drogi i pozwól niebu, aby ci pomogło. O proszę. Przyjmij pomoc nieba. I tutaj ta pomoc idzie może właśnie z taką prędkością, jak ta strzała wystrzelona z łuku. Tutaj mogą się rzeczywiście podziać dla Was różne dobre rzeczy, drogie ryby, ale Wy też tutaj widzę, że będziecie musiały z siebie po prostu coś dać. I może nie tyle dać, co właściwie bardziej to widzę jak,
jakby puścić. Ta pomoc nieba też tutaj pokazuje się w karcie kapłana. To jest, mówi się o tej karcie, że to jest działanie sił wyższych. Czyli mam takie poczucie tutaj, kochani, że jakiś problem, jakaś może odpowiedzialność, coś, co tak właśnie silnie ciągnęłyście w swoim życiu, co już być może już miałyście dość dźwigania czegoś tak mocno. Mam takie wrażenie, że sytuacja, życie pomoże wam zdjąć z siebie jakąś odpowiedzialność, odpuścić coś, zostawić za sobą. Myślę, że to może być dosyć taka szybka sprawa. Radą jest karta śmierci, czyli zakończ coś. Coś tutaj dochodzi do końca, coś już nie musi być tak mocno wypracowywane, prawda? Już wystarczy. Jest jakaś sytuacja, jakaś sprawa, może jakaś praca, może jakiś związek, może jakiś sposób funkcjonowania, bycia, prawda, w twoim życiu. Coś, co należy już zostawić za sobą. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to właśnie przyjmij pomoc nieba. To, co tutaj była mowa w karcie z magicznej talii. I karta kapłana też o tym może mówić. Karta kapłana też może mówić o udaniu się na przykład po pomoc do kogoś, znaczy po poradę. Ktoś może ci pomóc, to może być, to nie musi być od razu jakiś na przykład terapeuta czy ktoś, ale ktoś, kto dla ciebie jest jakimś autorytetem. Może jakaś starsza osoba, prawda? Albo ktoś, kto ci już kiedyś pomagał. Często warto jest poprosić o zdanie osobę spoza, prawda, sytuacji, bo ktoś wtedy może spojrzeć na to obiektywnym okiem i rzucić nowe światło na twoją sytuację. Może za bardzo już coś ciągniesz. I być może ta sytuacja może pokazać ci się tak wyraźnie, że możesz poczuć potrzebę zakończenia już tego po jakiejś brawurowej akcji, że tak powiem. Może być jakieś spięcie, starcie z kimś albo sytuacja zacznie eskalować i możesz to odczuć właśnie w ten sposób. Więc wtedy albo proś, tak jak tutaj, przyjmij pomoc nieba, więc pozwól niebu działać, ale też jednocześnie pamiętaj, że jeżeli coś ci nie służy, to trzeba to ze swojego życia po prostu usunąć. Albo po prostu usunąć się od tego. Także ja wam życzę, żeby Bóg i anioły pomogły wam i żebyście miały tę pewność. Też jakieś wszelkie wahania. W ogóle to myślę, że to może być dobry tydzień dla was, drogie ryby, właśnie na medytację czy modlitwę z takim uświadomieniem sobie, czego w moim życiu już nie chcę, co mnie tak bardzo obciąża, prawda? I wtedy, mając taką pewność, że zostanie to oczyszczone, uzdrowione, oddajcie to właśnie Bogu i aniołom i poproście o oczyszczenie, ale sami też musicie dokonać pewnych wyborów. Pozdrawiam serdecznie, kochane ryby. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Baranki. Co dla naszych kochanych baranków? Barany słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Barany, co dla was? Co dla naszych kochanych baranków? 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Rycerz buław, 4 denarów, kapłanka, rada, 9 mieczy. I 6 buław z przełożenia.
I teraz co dla Was z magicznej talii się pokaże? Barany, co dla Was? Jakie przesłanie? Matczyne uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. O proszę. Kochani, piękną macie energię. Tu myślę, że w tym tygodniu warto będzie pomyśleć o swoich mamach, drogie baranki. Czy jeśli żyją, to może się właśnie skontaktować, porozmawiać. Jeśli nie ma już ich tutaj z nami, to może zapalić świeczkę w ich intencji lub po prostu ciepło pomyśleć, pooglądać zdjęcia, powspominać, a przede wszystkim poprosić o takie błogosławieństwo z ich strony. Może o jakąś pomoc też. Też tak może być. Ale to jest energia matczynego uzdrowienia. Jeśli same jesteście matkami, tutaj mówię do pań, prawda, to też może właśnie wasza energia w tym tygodniu być bardzo pomocna dla waszych dzieci. To też tutaj tak dodatkowo dodam. Ok. No i co tutaj się w tym tygodniu będzie działo? Może się dziać dużo, może też tak być, że jakieś ambicje będą wami tutaj trochę targały, może będziecie chciały pokazać swoją energię jako taką właśnie wywyższoną, będziecie chciały osiągnąć jakiś sukces i myślę, że też będziecie się o to starać, bo rycerz buław no, tutaj idzie jak burza, jak tornado, prawda? Jest niesamowity rycerz buław w tej talii, jak takie tornado pustynne po prostu pędzi. I ta energia tutaj może mówić, że niektóre barany będą podróżować, być może będą załatwiać jakieś sprawy, albo po prostu będą gonić za swoimi sprawami, bo przy czwórce denarów to jest myślenie o sobie. I może właśnie tak trzeba troszeczkę o sobie pomyśleć, zadbać o sprawy być może swojego domu lub swoje własne, schylić się nad nimi. Może też karta kapłanki też może tutaj wskazywać no, tak naprawdę na dwie rzeczy, bo z jednej strony może mówić o potrzebie też przy czwórce denarów, to może być skupienie się na sobie i też na przykład medytację, żeby znaleźć czas też w tym wszystkim, w tym takim rozpędzie, też na jakąś medytację, ale też na słuchanie swojej intuicji, słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Kapłanka mówi do nas tym wewnętrznym głosem i to jest tutaj bardzo ważne, żeby go usłyszeć. Prawda? To jest doszukanie się w sobie tej wiedzy, tej mądrości, która często którą zatracamy w momencie, gdy tak wiele się w naszym życiu dzieje, gdy jesteśmy w jakimś takim rozpędzie. Radą na ten tydzień jest 9 mieczy. 9 mieczy mówi: porzuć jakiekolwiek zamartwiania się. Przestań snuć w głowie negatywne scenariusze. Prawda? Też nie siedź długo po nocach. Jeżeli na przykład masz taki zwyczaj, to też tutaj postaraj się wcześniej po prostu chodzić spać. Zadbaj o siebie, prawda? I tutaj też właśnie ta rada, ona się pokrywa z kartą anielską na ten tydzień. To jest karta, która mówi o tej pewności. Wróćcie sobie do czytania na początku filmu, czytania anielskiego. Tutaj jest mowa o tym, żeby wszelkie jakieś zmartwienia, wahania oddać właśnie aniołom i Bogu, żeby nie przyjmować już, jak coś ci do głowy będzie przychodziło negatywnego, od razu proś swojego anioła stróża, żeby to od ciebie po prostu przejął, że nie chcesz tego, oddaj to. Nie wchodź już w negatywne myślenie, bo będziesz przyciągać wtedy negatywne rzeczy, a to jest ważne. Może zwróć uwagę, czy być może twoja matka była właśnie lub jest taką osobą, która ciągle się czymś zamartwia. Może to jest program przejęty od niej. Warto też nad takimi sprawami się zastanowić. Może to jest też do uzdrowienia. Może to ma być ten twój sukces w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie, drogie barany, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień.
Byki. Co dla naszych kochanych byczków? Jakie energie, jakie potencjały, drogie byki, dla Was na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku? Drogie byki, co dla Was? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, drogie byki? Byki, 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Co dla byków? Słońce, 8 kielichów i paś mieczy. Rada. Królowa kielichów. Okej. Okay. 8 mieczy. Okej, okay, kochane byki. No może tak, może zacznę od karty z przełożenia. 8 mieczy, czyli w ten tydzień możecie wchodzić z wieloma takimi zagwozdkami, z takim zastanawianiem się, jak sobie poradzicie. Być może są jakieś trudności, z którymi w tym tygodniu, w ten tydzień będziecie wchodzić, ale ta karta przede wszystkim też mówi o tym, żeby zrzucać z siebie jakiekolwiek okowy. Więc też o tym, kochani, pamiętajcie. Jeszcze tutaj miałam dołożyć kartę z magicznej talii dla byków. Byki na ten tydzień, przesłanie. Skrzynia skarbów, właśnie idzie do Ciebie nieprzewidziany przypływ dostatku. Wow! No i to też tutaj się potwierdza, bo kochani, macie kartę Słońca, najlepsza karta w tarocie, prawda? Więc tu idą do Was dobre rzeczy, otwierajcie się na to, przestańcie się martwić i przestańcie się pomniejszać albo myśleć, że sobie na przykład nie poradzicie z czymś. To też jest tutaj ważne, bo w ósemce mieczy bardzo często ludzie myślą, że nie dadzą rady, że są niewystarczający, a to nieprawda. To nieprawda, tutaj idą do Was dobre rzeczy i takiego szczęścia w tym tygodniu możecie doświadczyć, co może ponieść za sobą pewne dla Was pozytywne konsekwencje, żeby zrobić jakiś krok do przodu, żeby zostawić na przykład za sobą chociażby te zmartwienia, żeby zostawić za sobą coś, co już Was męczy, dręczy i tak dalej, może jakąś nieprzyjemną sytuację. Ten sukces może Wam po prostu dodać odwagi i zrobicie właśnie taki krok, taki duży, jak ktoś mówi, milowy krok. Możecie uzyskać właśnie tę pewność, o której mówi karta anielska, prawda? Możecie sobie wrócić do początku filmu, tam minutę o tej karcie mówię, żeby oddać wszystkie właśnie te wahania, te jakieś niepewności i tak dalej, oddać właśnie aniołom i pozwolić, by działały w Waszym życiu. Dzięki temu myślę, że po prostu te sukcesy będziecie odnosić coraz większe. Karta pazia mieczy tutaj na koniec jeszcze do tego mówi, że odzyskacie taką świeżość myślenia. Będzie, to jest taka ciekawość, ciekawość życia. Może jakaś sprawa Was pochłonie, będziecie to zgłębiać. Może będzie to dzięki temu, że będzie jakiś, nie wiem, czy przypływ gotówki, czy po prostu szczęścia. W jakiej sprawie Wam się poszczęści i zrobicie taki duży krok do przodu. Rada na ten tydzień to Królowa Kielichów. A Królowa Kielichów radzi, żeby patrzeć na życie z przestrzeni serca właśnie. Żeby otwierać się, żeby troszczyć się o siebie, o innych, ale też, żeby słuchać swojego serca, czyli intuicji, swojej intuicji. To też jest bardzo ważne. W momencie, gdy nauczycie się rozróżniać
głos serca, głos intuicji od głosu umysłu, to będzie bardzo duży krok do przodu. Może już to robicie, prawda? Może już to potraficie. Różni się to tym, że z umysłu często idą rzeczy, które są motywowane lękiem. To jest umysł, a to jest serce. Więc zwróćcie na to uwagę. Serce nigdy nie kłamie. Serce daje pewność. Serce daje, wychodzi właśnie z tej energii miłości, a umysł idzie z energii lęku, niepewności lub brawury. To też jest druga rzecz, prawda? Ale tu postępowanie w tym tygodniu, rada właśnie otwierać swoje serce, otwierać swoją intuicję i wsłuchiwać się, wczuwać w życie. To jest tutaj, myślę, że taka najważniejsza rzecz. Bardzo Wam to też pomoże podjąć decyzję, być może to może być podjęcie jakiejś takiej decyzji w jednej chwili, jakieś trzaśnięcie drzwiami. Takie. Ja często mówię o tej karcie, że to jest takie trzaśnięcie drzwiami za sobą w jakiejś sytuacji. I może Wam to przyjść naprawdę lekko, bo to szczęście będzie Was opromieniać. Pozdrawiam Was serdecznie, kochane byki. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Bliźnięta. Co dla naszych kochanych bliźniaków? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, bliźniaki? Bliźnięta, kochane. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Bliźnięta. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Co dla bliźniąt? Paź buław. 4 denarów. I sąd ostateczny. Rada. As mieczy. I 8 kielichów z przełożenia. No, zobaczmy jeszcze, jaka energia tutaj, jaka karta się pokaże z magicznej talii dla bliźniąt. Co dla bliźniąt na ten tydzień się pokaże? Pokładaj ufność. No proszę. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny. Podążaj za swoim przewodnictwem. Piękna energia. Ufność i pewność w jednym tygodniu. Wspaniale. Wspaniale. Tutaj możecie sobie pozwolić na więcej. Te wasze modlitwy się manifestują, więc tutaj to bycie pozytywnym to też jest bardzo ważna rzecz. Jak człowiek nie narzeka, to jego energia wznosi się do góry. I daje większe szanse na właśnie na zamanifestowanie się tego, o co prosimy, prawda? Więc też o tym pamiętajcie. No i tak właśnie być może, kochani, będzie, bo przychodzi, jest tutaj energia nowego początku, więc przychodzą jakieś takie spełnienia, może jakieś nowe pomysły, może taka właśnie lekkość, kreatywność, może związana z takimi ważnymi dla Was rzeczami, drogie bliźnięta. Dla niektórych może mogą to być sprawy domu, prawda? Bo 4 denarów często mówi o tym, co jest nam najbliższe, czyli dom, rodzina i tak dalej. Więc może tutaj dla niektórych będą to jakieś nowe, powiedzmy, zakupy na przykład do domu, czy jakieś inne sprawy związane właśnie z zabezpieczeniem domu i z takim poczuciem bezpieczeństwa związanym z domem, czy po prostu z waszymi jakimiś sprawami. Sąd ostateczny bardzo pięknie tutaj też pokazuje takie odświeżenie. Człowiek to jest taka karta uzdrowienia.
Może to być Twoje uzdrowienie w jakiejś konkretnej sprawie. Może to być takie też, jakby to powiedzieć, przebudzenie, zobaczenie spraw dokładnie takimi, jakie są, podjęcie pewnych decyzji. Może być też znalezienie sposobu na rozwiązanie jakiejś sprawy, bo tutaj radą jest as mieczy, a as mieczy to jest właśnie karta zrozumienia czegoś, klarowności, uświadomienia sobie, jak postępować, co robić, w jakim iść kierunku, jak coś wygląda. To jest karta pełna świadomości. I tutaj właśnie może, mam takie poczucie, że tutaj właśnie może o to chodzić, że niektóre bliźnięta znajdą sposób na rozwiązanie swoich problemów, pójdą jakąś nową drogą, która da im to poczucie bezpieczeństwa. To pójście nową drogą też tu jest pokazane przy ósemce kielichów z przełożenia, która bardzo tutaj dosyć mocno się zaznaczyła jako potrzeba też jakiejś takiej zmiany kierunku w jakiejś konkretnej sprawie, zostawienia ze sobą czegoś, co już z wami nie rezonuje, albo się po prostu nie sprawdza. Czyli jeśli by chodziło o uzdrowienie, prawda, no to metody leczenia na przykład. Jeśli by chodziło o jakąś relację, to sposobu funkcjonowania tej relacji lub w ogóle bycia w tej relacji. Tu widać, że znajdziecie na to sposób. I też to pokładanie ufności, to też ta karta tutaj mówi, że jeżeli pragnęłaś spełnienia w jakiejś sytuacji, to tu jest, ta karta pokazuje, że twoja ufność będzie nagrodzona, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane, chociażby właśnie przez to, że coś zrozumiesz, a to da uzdrowienie w danej sprawie, czy to w zdrowiu, czy w relacji, czy zawodowo. Otwieraj się też na to i korzystaj z nowych metod. To też tutaj, bo i paść buław też tutaj daje nową możliwość. Pozdrawiam serdecznie, kochane bliźnięta. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Raczki. Co dla naszych kochanych raczków? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku? Raczki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Raki, 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. 10 denarów. Pandora i dwójka buław. Rada, umiarkowanie. I 6 buław z przełożenia. Jaką macie, kochani, energię? Jeszcze tutaj dodamy z magicznej talii. Co się tutaj dla was, drogie raczki, z magicznej talii pokaże na ten tydzień? Raczki, co dla was? Alchemia. Masz teraz dotyk Midasa. Każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zmieni się w złoto. Ho, 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 ho. Dotyk Midasa. No i to widać, kochani, bo dość, że macie 10 denarów, która sypie groszem jak dobry siewca, to macie jeszcze Pandorę, która spełnia życzenia, prawda? Dwójkę buław, która daje nowe możliwości. Więc powiem wam tak, a tu jest jeszcze do tego 6 buław z przełożenia, która jest kartą sukcesu. Więc drogie raki, w tym tygodniu bierzcie się za nowe możliwości, nowe biznesy wszelkie. Może grajcie nawet w jakieś gry, chociaż nie polecam hazardu, broń Boże, ale może być, możecie mieć szczęście po prostu, możecie mieć szczęście, bo Pandora tutaj przy tej 10 denarów jest bardzo taka wymowna. Ona ma te skrzynie skarbów, prawda? Więc bardzo tutaj może pomóc. Dodatkowo też
Pandora mówi, przynosi wszelkiego rodzaju takie dary i dla was i wyzwania też czasem. Ważne jest też tutaj, jak się wyciągnie tą kartę, to ona też tutaj dodatkowo mówi, żeby koncentrować się na celu, żeby wykazać się silną wolą, a wtedy uda się osiągnąć sukces, prawda? Że też to jest karta, która mówi, że uda wam się po prostu zrobić taki duży krok do przodu. No, byleby tylko nie tracić tego celu z oczu. To jest też karta, która uświadamia, że tak naprawdę nie masz żadnych ograniczeń, że tak naprawdę sam jesteś tylko, no, znaczy jak ktoś mówi sky in the limits, prawda? Czy jak, nie pamiętam, jak to się dokładnie mówi. W każdym razie, kochani, chodzi tutaj o to, żeby mieć świadomość w tym tygodniu, żeby otwierać się na najwyższe dobro, jeśli chodzi o sprawy materialne, ale też pod innymi względami też, jak najbardziej. Tu mogą się pojawić jakieś nowe możliwości, które mogą się w przyszłości okazać dla was taką żyłą złota. No. I żeby to mogło zaistnieć, żeby otworzyć się na to Eldorado, można powiedzieć wasze, to tu jest ciekawa karta, bo jest karta, która w wielu taliach też się nazywa alchemia. Tutaj jest właśnie ten alchemik. Tutaj mamy alchemię i tutaj mamy alchemię. Tu jest szukanie złotego środka, prawda? Ale karta umiarkowania mówi też o uzdrowieniu i mówi o tym, żeby pozwolić sobie na to uzdrowienie. To może być uzdrowienie na przykład twojego myślenia, że masz jakieś ograniczenia. To może być też na przykład nadmierne wydawanie od razu pieniędzy. Zastanów się, jak to u ciebie wygląda. Tutaj chodzi o znalezienie tego złotego środka, o równowagę, o wprowadzenie jakiejś równowagi. Coś tu jeszcze wymaga u was tego uzdrowienia. Może chodzi o to, żebyście, drogie raczki, miały więcej tego poczucia pewności. Jeśli macie jeszcze jakąś niepewność w sobie, to może warto ją oddać Bogu i aniołom, tak jak tutaj w tej karcie była mowa. Wróćcie sobie do czytania anielskiego na początku filmu. Ale tydzień, jak to się mówi, wdechę. Świetne karty. Otwierajcie się na nowe możliwości, otwierajcie się na dobrobyt, pracujcie z jakąś afirmacją w stylu właśnie otwieram się na nieustannie powiększające się dochody na przykład. Lub po prostu nieustannie powiększające się szczęście w moim życiu. Szeroko widziane. Pozdrawiam, drogie raczki. Niech to będzie dla was cudowny tydzień. Jeszcze tutaj bym mogła dodać, tak szybciutko, bo ta szóstka była, może tutaj to umiarkowanie może mówić o tym, żeby zbytnio nie być takim hardym, o tak bym jeszcze mogła dodać, bo to wyrównywanie tutaj to też może być, żeby nie być zbyt takim pysznym w tym wszystkim, jak się wam będzie szczęściło. Bo wtedy jakiś czar może prysnąć. Tak mi to przyszło na koniec. Pozdrawiam serdecznie, drogie raczki. Cudownego, cudownego tygodnia. Lwy. Drogie lwy, kochane. Co dla was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych lwów na czas od 8 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Lwy słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Lwy. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Paś kielichów, król kielichów i as buław. Rada, 9 kielichów. I cesarz z przełożenia. A z magicznej talii. Co dla lwów się pokaże?
dla lwów. Czas zabawy. Delfiny znają zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. Wow. Lwy się będą bawić w tym tygodniu, a w każdym razie otwierać się na zabawę i potraktowanie życia też jako przyjemność, jako, że może być też mnóstwo rzeczy, które będzie cię zadowalać. No, kartę radę macie dziewiątkę kielichów, która też jest kwintesencją właśnie cieszenia się życiem, spełniania marzeń właśnie, zabawą, biesiadowaniem, cieszeniem się, więc jak najbardziej tutaj takie podejście do życia w tym tygodniu dla was może być bardzo korzystne, drogie lwy. Tu mogą się pojawić jakieś zaproszenia, jakieś propozycje, dary od losu, jakieś, ja bym powiedziała też, że dla niektórych lwów, zwłaszcza samotnych lwów, może pojawić się na przykład jakiś adorator, bo w Królu Kielichów bardzo często pokazuje się ktoś, kto jest szczerze nami zainteresowany, prawda? Więc jak najbardziej ktoś taki może się niespodzianie pokazać. No i as buław, czyli nowy początek może nastąpić. Więc jakby na to nie patrzeć, czy potraktować to właśnie, znaczy to może być na przykład zaproszenie na jakąś imprezę, to może być po prostu jakieś zaproszenie na randkę, to może być też odezwanie się kogoś lub przypadkowe nawet spotkanie na ulicy, ale od tego coś się zacznie. Tutaj od tego coś się zacznie. Coś ważnego. I pozwólcie sobie na to, bo to jest karta spełniająca życzenia. Pozwólcie sobie spełnić swoje życzenia. Pozwólcie sobie też na siebie spojrzeć z lekkością właśnie. Pozwolić sobie też na cuda życia. Niech ta radość kreuje cuda, prawda? Pozwólcie sobie na tę radość, żeby tutaj ten ogień mógł się po prostu rozpalać. Też karta aniołów, karta pewności mówi, drogi lwie, miej pewność, że tutaj się dzieje coś fajnego, coś ważnego, prawda? Z przełożenia jest karta cesarza, która z jednej strony może mówić, że na początku do tego wszystkiego możecie podchodzić na takiej zasadzie, zaraz, ale o co tutaj chodzi? Tak na takiej, no bo cesarz taki jest, on kontroluje, prawda? Więc musi sprawdzić wszystko. Ale Troszeczkę bym tutaj wyluzowała. Pod spodem macie asa kielichów, więc no. W każdym razie, drogie lwy, single mogą się zakochać lub spotkać kogoś, kto może być w przyszłości waszą taką właśnie ukochaną osobą. Osoby, które są w związkach spod znaku lwa, mogą mieć szansę na bliskie, na takie odświeżenie relacji albo na przykład prezent lub niespodziankę od ukochanej osoby i takie odświeżenie relacji jak najbardziej. I też pozwólcie sobie na to. Pozwólcie sobie gdzieś, może razem wyjdźcie na jakiś, nie wiem, chociażby do kawiarni, czy zrobić sobie jakąś inną przyjemność, chociażby w domu taką swoją własną randkę. Też tak może być. Bardzo ciekawy czas dla lwów. Otwierajcie swoje serca i pozwalajcie sobie na właśnie takie zamanifestowanie się cudów w waszym życiu i radości. Wszystkiego dobrego, drogie lwy. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Panny. Drogie panny, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały, drogie lwy. Panny, przepraszam. Drogie panny. 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Co dla naszych kochanych panien? Panny, 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Panny. As buław. Dwójka kielichów. I as kielichów, ależ macie romantiko. 7 denarów z przełożenia.
Osiem mieczy z przełożenia, 7 denarów jako rada. A przesłanie z magicznej talii dla panien na ten tydzień. Zwróć uwagę. Zauważ powtarzające się znaki i wewnętrzne prowadzenie, bo to może przynieść cenną informację. Proszę, czyli sytuacje, w których się w tym tygodniu będziesz pojawiać, zwróć uwagę właśnie, czy coś nie zaczyna się dziać podobnie jak zwykle. Wtedy można jakieś coś skorygować, prawda? Zwróć na to uwagę, zobaczymy jak to się tutaj pokaże. Po pierwsze, z przełożenia macie 8 mieczy, więc troszeczkę możecie wchodzić w ten tydzień z jakimiś drobnymi zmartwieniami lub z takim, jakby to powiedzieć, troszeczkę myśleniem takiego asekurowania się, że nie wiem co robić i tak dalej. Ogólnie ósemka mieczy często daje takie poczucie takiego zamieszania. Czasami nawet bez powodu jakiegoś większego. Ogólnie to jest taka mentalna trochę pułapka. Ale obudzicie się z tego zamieszania bardzo szybko. Tydzień zapowiada się tutaj naprawdę bombowo, bo macie na początek bombę w postaci asa buław, która to może być nowy początek. Nowy początek, dwójka kielichów, nowy początek związku, as kielichów, nowa miłość. Więc bardzo miłosne energie. Przed chwilą u lwa też były, może lwy z pannami będą się w tym tygodniu zaznajamiać. Oczywiście tutaj mówię dla singli, ale też dla osób w związkach też może być taki nowy ogień, może się rozpalić w stałych związkach. A osoby, które dopiero w tym tygodniu poznają kogoś, warto być otwartym, warto być szczerym. Tutaj as kielichów to są szczere uczucia. To jest taka prawda płynąca z serca. I warto też z przestrzeni serca patrzeć na tę drugą osobę. Warto też być blisko, prawda? Patrzeć w oczy. Musi ta intymność, prawda, wynikać z czegoś. To tutaj bardziej mówię o takich kontaktach, gdzie ludzie naprawdę się spotykają, a nie tylko rozmawiają przez telefon czy przez jakiś komunikator. Więc chociaż no wiadomo, w dzisiejszych czasach też tego typu kontakty są. Ale tu jest taki prawdziwy ogień. Są dwa asy. As buław i as kielichów, a w środku dwójka kielichów, no to może być naprawdę bardzo romantycznie. Jaka jest rada? 7 denarów. Iż wiem, o co chodzi, kochani. Na co zwrócić uwagę? Niczego nie przyspieszaj. Jeżeli do tej pory na przykład, jeżeli do tej pory w twoich relacjach było tak, że zbytnio było przyspieszane, jakoś tak, żeby szybciej z tego zrobić związek, to tutaj nie. Tutaj właśnie trzeba roztaczać ten czar, tę namiętność i tak dalej, uczucie i pomalutku, krok za krokiem działać. Nie przyspieszajcie. Tutaj jest też karta cierpliwości. Piękne macie karty. Oczywiście też tu jakieś inne znaki mogą się pojawić w twoim życiu, na które warto zwrócić uwagę. Po prostu obserwuj, bo jakieś powtarzające się znaki mogą przynieść cenną informację. Taka tutaj jest dla ciebie informacja. Także życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, drogie panny, i wszystkiego miłosnego też wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Niech to będzie dla was cudowny tydzień. Wagi. Co dla naszych kochanych wag? Lata mi tutaj, słuchajcie, kochani, taka mała muszka i sobie ciągle przysiada gdzieś z boku. Boję się, nie chcę ją kartami. Dobra. Drogie wagi, co dla was? 28 listopada, 4 grudnia,
2022 roku. Co dla wag? 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Królowa kielichów, trójka mieczy i paź denarów. Królowa mieczy jako rada i 9 denarów z przełożenia. Jakie przesłanie z magicznej talii? Przesłanie dla wag. Czekaj. Nie spiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. I też z przełożenia karta rada, królowa mieczy, mówi, królowa mieczy wypatruje. Królowa mieczy jest spokojna, patrzy przed siebie, lustruje całą sytuację i tutaj energia mówi, czekaj, obserwuj, nie spiesz się z niczym. Też patrz może i nawet trochę krytycznie na sytuację, która się będzie działa. Tutaj ważne jest, żeby w tym tygodniu nie wychodzić jeszcze ze strefy komfortu. Tutaj siedzieć sobie gdzieś w tej swojej strefie komfortu, zwłaszcza, że karty pokazują, czyli tutaj w świecie komfortu, czyli na przykład w domu, w tych swoich takich bezpiecznych sprawach, tam gdzie, czy w pracy, czy no raczej zajmując się sobą przede wszystkim, bo 9 denarów to jest zajmowanie się sobą i działanie tak, żeby wszystko było, żeby czuć się bezpiecznie. A co się tutaj pokazuje w tygodniu? Może być jakaś taka sytuacja, może być jakaś sprzeczka lub wymiana zdań, nazwijmy to, po której gdzieś możecie mieć takie poczucie jakiegoś złego potraktowania. Może być tak, że gdzieś tam trochę możecie ponarzekać, gdzieś poczuć się rozczarowane i myślę, że to będzie, że to może być na takiej zasadzie, że do kogoś może chciałyście podejść od serca, a to może nie zostać po prostu docenione. Więc warto tutaj poobserwować, poczekać i ja bym tutaj też radziła zwrócić, żebyście zwrócili uwagę, żeby nie pomagać nikomu na siłę. Tak to tutaj odbieram. Żeby nie uszczęśliwiać nikogo na siłę. Tutaj trzeba poobserwować, poczekać, zobaczyć, jak się sprawy podzieją, bo wasza pomoc płynąca z serca może spotkać się z czyimś takim zachowaniem, które wcale wam się nie będzie podobało, na które nie zasługujecie po prostu. I tutaj lepiej pilnować swoich spraw w tym tygodniu. Ja tutaj nie mówię, żeby być egoistą i tak dalej, ale nie wychodzić poza... Tutaj trzeba poczekać. Poczekajcie, niech sprawy się zaczną same rozwiązywać. Bardzo możliwe, że wtedy, jeżeli się nie skusicie na przekraczanie jakichś granic, to nic takiego się po prostu nie stanie i wtedy ten nowy początek, o którym mówi paź denarów, sam się wyłoni. Po prostu sprawa się sama być może rozwiąże. Ja bym powiedziała, nie ciśnijcie. Tutaj trzeba mieć więcej wiary w daną sytuację, czy to będzie w relacjach, czy to będzie zawodowo, czy w towarzyskich jakichś sytuacjach. Ja bym tutaj radziła, żebyście się po prostu, drogie wagi, powstrzymały od jakiegoś takiego na siłę komuś pomagania, choć nawet jeżeli to będzie płynęło z dobrego serca. Tutaj trzeba mieć w tym tygodniu pewność, że sprawy się ułożą. Nie wiem, takie mam tutaj, kochani, poczucie. Jak to mówił, jest, znaczy, ja wiem, że to może nie jest do końca taka dobra energetycznie, takie dobre energetycznie zdanie, ale w ranczu było takie, wójt miał takie powiedzenie, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara i w tym tygodniu u was tak może być, więc nie wychodźcie przed szereg, tak bym powiedziała, w tym tygodniu po prostu. Tu trzeba poczekać, bo sprawy się same rozwiążą. I z waszej strony tutaj jakaś interwencja po prostu nie będzie potrzebna. Jeśli będziecie próbować, to możecie oberwać. Pozdrawiam serdecznie.
drogie wagi, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Skorpionki. Co dla naszych kochanych skorpionów? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku? Skorpiony słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Jakie energie, jakie potencjały? Skorpiony, 28 listopada, 4 grudnia 2022 roku. Księżyc, cesarzowa, dwójka buław, rada, wisielec i 9 mieczy z przełożenia. I przesłanie z magicznej talii dla skorpionów. Poranne afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. No i tutaj, kochani, warto o tym pamiętać, bo dzięki afirmacjom możemy po prostu przeprogramować to, co tworzy naszą rzeczywistość, prawda? Czyli też otwieramy właśnie bramy manifestacji. To jest bardzo ważne. I pomyślcie, jaka sfera życia u Was takiego przeprogramowania potrzebuje i poszukajcie afirmacji, które z Wami będą rezonować, żeby rano taką, powiedzmy, jedną afirmację, jeśli potrzebujesz więcej, to więcej, ale taką jedną afirmację po wstaniu powtarzać, wejść w jej energię, wypowiedzieć i później mieć pewność, tak jak mówią aniołowie, że będzie się realizowała. I że tutaj dzięki tej afirmacji może porzucicie jakieś zmartwienia, jakieś niepewności, o których mówi dziewiątka mieczy. To też jest karta, która karta dziewiątka mieczy wynika w pewnym sensie tu z karty anielskiej, mówię w tym sensie, że tak jak aniołowie w tej karcie mówią, żeby wszelką niepewność i zmartwienia oddać właśnie im, jak cenny dar, oddać to. Już tego po prostu nie trzymać, już tego nie przetwarzać w sobie. To jest bardzo ważne. Tutaj macie szansę w tym tygodniu zostawić za sobą jakieś negatywne energie, wyjść z takiego, można powiedzieć, jakiegoś niekorzystnego okresu, też z okresu pełnego jakichś niedomówień, niepewności, iluzji i przejść do czasu dobrobytu, kreatywności, takiego czasu, w którym będziesz mógł otwierać się na nowe możliwości, drogi skorpionie. I dwójka buław to też jest karta związana z afirmacjami, bo to jest karta intencji, wypowiadania tych intencji. To jest myślenie, to jest właśnie ten moment planowania. Pewne rzeczy trzeba będzie być może poplanować, ale myślę, że bardzo ważną rzeczą w tym tygodniu u Was, drogie skorpiony, będzie uświadomienie sobie swojej kreatywności, swojej produktywności, uświadomienie sobie, jak mogę wykorzystać swoje talenty naturalne. Tu myślę, że ważną rzeczą będzie zrozumienie, na przykład, bo tutaj karta wisielca może radzić wiele rzeczy. Na przykład może mówić, że trzeba zmienić sposób myślenia, że trzeba dojrzeć nową wizję, znaleźć tę nową wizję życiową, po to, żeby właśnie wyjść z tego okresu, w którym rządziła energia księżycowa, czyli tutaj akurat właśnie związana
z takimi domysłami, z niepewnością, z lękami, z iluzjami, z jakimiś też być może dla niektórych skorpionów psychicznymi odjazdami, nerwicami i tak dalej. Tu jest przejście w energię cesarzowej, czyli energię dobrobytu, uświadomienie sobie, że nie tędy droga, prawda? Że te sposoby, które były wykorzystywane do tej pory, że po prostu wam nie służą albo były używane z niewłaściwych intencji, prawda? Więc tu w karcie Wisielca radą jest, że być może trzeba będzie jakąś ofiarę ponieść, coś poświęcić, prawda? Żeby zrobić krok do przodu, żeby wejść w te nowe możliwości. Czasami tak jest, że po prostu pewne rzeczy zostawiamy po to, żeby uzyskać drugie, lepsze, które prowadzą do korzystniejszych celów. Więc czasami tak jest. Najważniejsze jest to, żeby zrzucić z siebie różnego rodzaju negatywne myślenie, jakieś zamartwianie się. W słowie martwić jest martwota, pamiętajmy o tym. To do niczego nie prowadzi, więc spójrzcie w nowy sposób, spójrzcie z nową wizją. W tym tygodniu jest szansa na to, że właśnie otworzycie bramy manifestacji. Otworzycie się na nowe widzenie i te nowe plany mogą być dla was bardzo, bardzo korzystne. Też karta cesarzowej może mówić o jakiejś konkretnej osobie, która w tym tygodniu może wam po prostu pomóc, która może pomóc was ukierunkować lub otoczyć jakąś opieką po to, żebyście mogły dostrzec nowy kierunek życiowy. Też tak może być. Dla panów spod Skorpiona karta cesarzowej może też oznaczać partnerkę, która, dzięki której tu też jakieś nowe możliwości się pokażą, gdzie nagle ktoś spojrzy przed siebie i zobaczy zupełnie nowy obraz niż do tej pory. Prawda? Zobaczy nową wizję życia i będzie mógł zostawić za sobą pewnego rodzaju negatywne na przykład myślenie. Pozdrawiam was, drogie Skorpiony. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego na ten tydzień. Kochani, dziękuję pięknie. Kolejny tydzień byliście ze mną. Bardzo wam za to dziękuję. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło. Pa!